No, hej, cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie z horoskopem na lipiec 2021 rok. Tutaj co widzicie, to z 3 dni temu przebitki z życia Eli, powiedzmy. Każdy miał przed filmikiem, to i Wy macie. No i tak, jakie tutaj są znaki zodiaku? To jest strzelec, koziorożec, wodnik i ryby, kochani. Jeżeli Wy macie kogoś w rodzinie, sami jesteście lub chcecie komuś przesłać, proszę bardzo, nic nie mam przeciwko temu, horoskop dla tej osoby. No i oczywiście zaczynamy od samym początku, tak? Od strzelca. I jak widzicie, kochani, tutaj są różne karty, to nie jest tylko tarot. Także witam bardzo strzelce. I zobaczcie, macie przesłanie anielskie i macie z kart wyroczni, także tutaj jest bardzo urozmaicone, jaki to będzie, kochani, miesiąc. Myślę, że to będzie bardzo ostrożny miesiąc, bo pierwsza karta, jaka dla Was wypadła, trzy na górze, to są karty tarota, tak? I zobaczcie, tu jest rycerz monet. Osoba, Twoja energia, która nie lubi w lipcu stracić, tak? Bo ta osoba to jest tak naprawdę bardzo ostrożna, jeżeli planuje, to ja myślę, że będziecie bardzo ostrożnie planować, kierować się naprawdę zdrowym rozsądkiem przed każdym działaniem. Czy to będzie chodziło w miłości, czy w pracy, czy w inwestycji, będziecie kierować się rozsądkiem. I też, kochani, będziecie bardzo uczciwi, bo to jest bardzo uczciwa karta. I myślę, że bardzo wytrwali, jeżeli będziecie mieli jakiś cel, tak, to będziecie za wszelką cenę chcieli osiągnąć. To znaczy, to jest taka solidność, taka wytrwałość do dążenia do celu, tak? I będziecie bardzo odpowiedzialni, zaradni w tym miesiącu. Także tutaj, kochani, godni zaufania, myślę, że idealni przyjaciele, pracownicy. I sam dla siebie, sama dla siebie będziesz idealnym po prostu idolem dosłownie, bo osoba naprawdę super. Też może, że w Twoim otoczeniu będzie w lipcu taki dobry przyjaciel, któremu możesz zaufać i na nim zawsze polegać, bo to jest właśnie taka karta. Z drugiej strony to tak jak karta wiadomości, tak? Może dostaniesz w lipcu jakąś bardzo ważną wiadomość, na którą tak długo czekałeś. Może to być wiadomość urzędowa. To wcale nie musi być list miłosny, to może być po prostu wiadomość z jakiegoś urzędu, gdzie złożyłeś na jakąś aplikację, jakieś podanie, to w lipcu możesz się spodziewać tej wiadomości, kochani. Potem patrząc tutaj, jak Wy nie chcecie tracić, jeszcze macie druga karta cesarza, to znaczy tyle w nim dyscypliny, tak? To powiem, kieruje Ci się, zobaczcie, cesarz też kieruje się zdrowym rozsądkiem, tak samo jak rycerz monet. Powiem, kochani, że tutaj Wasz miesiąc, to raczej nie będziecie kierować się chyba sercem, tylko będziecie na logikę, na rozum wszystko myśleć, analizować, tak jakbyście pisali w życiu biznesplan. Taki będzie Wasz miesiąc. Może będziecie chcieli gdzieś na wakacje wyjechać, bo zobaczcie, ja tak spojrzałam na jedną kartę z wyroczni już, tam gdzie te nogi wystają, tak? To jest właśnie takie chęć gdzieś wyjechania, a czy taka nawet by była potrzeba właśnie. Trochę odejść od cywilizacji, odłączyć się od wszystkiego, nawet od telefonu wziąć książkę, gdzieś sobie tam w spokojnym miejscu pobyć. Może stąd u Was będzie takie planowanie tego, takie, żeby na przykład nie stracić, żeby na przykład nie wydać na wakacje w jakimś drogim hotelu, tylko poszukać czegoś tańszego. Na przykład to może być, tak? Bo tutaj będziecie, cesarz tak samo dąży do celu i jest bardzo odpowiedzialny. Tutaj, kochani, wiecie co? Myślę, że Wy nie będziecie szukać nigdzie porad. Chociaż tutaj jest szansa, że ludzie do Was będą lgnąć takie po jakieś porady, będziecie dla nich autorytetem, tak? Ale ja nie sądzę, żebyście to wyszli. Chociaż wiecie, może to być, że też Ty będziesz chciał się radzić kogoś, tak? Ale wygląda mi to jest właśnie Twoja siła, tak? Bo to jest Twoja energia, że będziesz czuć bezpieczeństwo właśnie finansowe, jakiekolwiek i nie będziesz chciał tego stracić. Zobacz, jak ona stoi na tej karcie, taka pewna siebie, ma ręce na biodrach, tak? To znaczy wie, że dąży do celu, wie, jaki ma cel, tak? I za wszelką cenę będzie przestrzegać zasad, bo to jest karta przestrzegania zasad, tak? Też dyscypliny, samodyscypliny, ale takiego obiektywizmu. To znaczy, że widzicie, kierujecie się zdrowym rozsądkiem, nie będziecie żadnych głupot w lipcu robić, wszystko to będzie, no ja myślę, że to jakiś nawet biznesplan ma w ręku napisany. Wszystko będziecie wytrwale robić, zgodnie z prawem, z prawdą,
Właśnie. I tu dla Was będzie można szczerze zaufać. Będziecie idealnym kierownikiem, idealnym przełożonym, idealnym szefem w tym miesiącu, naprawdę takim konkretnym, który nie chce oskubać swoich poddanych, chciałam powiedzieć. No bo cesarz ma poddanych, swoich pracowników na przykład. Super energia, naprawdę super energia. Jeszcze królowa mieczy pokazana też, zobaczcie, wszystkie karty dla Was, strzelce, wyszły te karty tak, jakbyście myśleli, analizowali, widzicie? Tak samo królowa mieczy. Tu akurat w królowej mieczy może być tak, że jeżeli, bym tak zahaczyła troszeczkę o miłość, jeżeli kobieta by spotkała mężczyznę, nie dałaby się tu w żadne gierki wplątać, bo ona może wychowywać już samotnie dziecko, może być rozwiedziona, może być wdowo i ona sobie doskonale wie, jakie w życiu są zagrywki. Bo taka jest królowa mieczy. To znaczy tutaj, patrząc na te karty, kobietę żaden mężczyzna nie zbałamuci w ten sposób, że będzie chciał ją oszukać. Ona doskonale będzie wiedziała w lipcu, kobieta, strzelec, jakie są zagrywki, kto się bawi, a kto jest szczery. Cudowna energia, a ogólnie już patrząc nie męsko i nie żeńsko, tak, i nie na miłość, to ogólnie bardzo dobra energia. Chociaż powiem Wam, że mniej tutaj widzę dla Was uczuciowych spraw, właśnie, tak jakby w tych kartach, tylko bardziej takich konkretnych, no nie, bo królowa mieczy jest bardzo doświadczona, dojrzała i tak samo na wszystko patrzy przez pryzmat właśnie swoich doświadczeń, no to patrzcie, tak samo i rycerz monet, i cesarz, i królowa mieczy, czujecie właśnie to? Właśnie. Ta mądrość, no nie, ta odporność psychiczna i fizyczna tutaj się rzuca nam bardzo po oczach, tak? Właśnie, będziecie potrafili zachować kontrolę nad każdą sytuacją, nad sobą w każdej sytuacji. Brawo Wy, także naprawdę karty z tarota są mocne. Myślę, że tutaj nie będzie dla Was żadnych przeszkód. Będziecie wiedzieli, co odciąć od siebie, czemu dać szansę. Cudowne karty, cudowne. Po tych kartach ja bym powiedziała, że tak, w królowej mieczy, jeżeli będzie jakiś na Waszej drodze problem, a Wy nie chcecie na przykład podporządkować się czemuś, bo tutaj cesarz to raczej nie będzie się podporządkowywać, to Wy jednym machnięciem odetniecie ten problem, staniecie, pójdziecie dalej, będziecie dalej robili plany. Bardzo silne karty, kochani, dla Was jak na lipiec. Bardzo, bardzo. Tak, wiecie co, czuję taką energię takiej osoby doświadczonej, która ma dosyć już manipulowania, że ktoś tobą manipuluje. Coś takiego czuję, wiecie? I w końcu kocham prawdę, wierzę w prawdę, nie chcę żadnego kłamstwa i wierzę w siebie. I ja tu pokażę dla świata. No i to nieważne, chodzi czy o jakieś biznesy, czy o miłość, tylko takie właśnie taka postawa. Ja pokażę tutaj. Cudowne, cudowne karty. Przejdziemy teraz sobie do kart wyroczni. No jak ta karta, wcześniej mówiliśmy z tymi nogami, co nad wodą leżą, no tutaj jest odłączyć się, kochani, dosłownie tak jakby wyjąć wtyczkę, no dosłownie, wyjmij wtyczkę z gniazdka, wyjmij wtyczkę od cywilizacji, odłącz się od tego, co Cię otacza do tej pory. No każdy będzie miał coś innego, moje kochane strzelce. Jeden będzie miał dosyć na przykład mieszkania w murach, gdzieś tam na 10. piętrze wieżowcu, będzie chciał zejść na ziemię, tak? Poczuć grunt pod nogami. Jedna osoba po prostu będzie miała może dosyć w pracy ludzi, strasznie dużo tłok i poczuje chęć właśnie się odizolowania i właśnie takie odłączenia się od. A czasami nawet, wiecie co, jeżeli w domu dużo osób mieszka, nawet od rodziny, tak? Od sublokatorów, od wszystkich, po prostu samemu nie brać telefonu, ewentualnie książka, widzicie tutaj sok z kostkami lodu albo z cytryny, nie wiem co tam na tej szkle, na tym zdjęciu, okulary, świeże powietrze, woda, piasek i my. I to wystarczy do szczęścia. Tutaj jest dla Was taka potrzeba widocznie. Wiecie co? Będziecie w tarocie, w tych mocnych kartach takich myślenia. I tutaj może to będzie karta rady, a może to będzie taki czas, że Wy sami poczujecie, że jednak troszeczkę chcecie się odłączyć od wszystkiego. Pobyć sam, sama na sam ze swoimi myślami, kochani. I ta druga karta, która macie tam te gacie rozwieszone na sznurku, to jest coś takiego jakby po polsku odśwież swoje gniazdo. No i tutaj może akurat, wiesz co, może powinna albo będziesz wiedzieć, że chcesz to zrobić,
przejść metamorfozę twoje gniazdko, twoja sypialnia, twój domek, cokolwiek, twoje pomieszczenie, gdzie przybywasz. Może twoje biuro przed wyjściem na urlop. No właśnie, bo dni stają się dłuższe. Słońce coraz częściej nas rozpieszcza, tak, swoim ciepłem. Tak jakby wszystko budziło się do życia. Przyroda budzi się do życia. Czujesz tak? No i może to właśnie czuje twój dom, że chce jakiegoś odświeżenia, może zmienić zasłony lub zdjąć te zasłony, bo ja uwielbiam, jak nie ma zasłon i firanek, tylko ewentualnie rolety, bo wtedy nie ma nic na ścianach, jest takie, to pomieszczenie się wydaje większe, jaśniejsze. Może potrzebuje właśnie więcej słońca twoje pomieszczenie lub przejść jakąś metamorfozę, zaprosić właśnie do domu albo słoneczko, albo może sobie pomalować ściany na jakiś fajny kolor, czy przykleić sobie jakąś fajną tapetę. Może tutaj będziesz chcieć odnowić wnętrze. To by było chyba po prostu powiedzieć wnętrze. No jeżeli nie chcesz nic malować, to może będziesz chcieć na przykład zmienić poduszki, rzucić sobie kolorowe, poczuć właśnie lato. O, lato. Jest takie dodatki, ewentualnie jakieś pierdołki kupić na półkę. No właśnie, coś odświeżenia naszego gniazdka. Nawet jeżeli ktoś by mieszkał w takiej przyczepie, odświeżyć. Zobacz. Albo odświeżenie gniazdka, to też można sobie te takie, co tam nad to przyczepą są, to takie chorągiewki, nie wiem jak to jest. Ja właśnie to muszę sobie do ogrodu uszyć, bo jak kupiłam, ale to jest takie badziewskie. Strasznie, wiecie, te trójkąty są przyszyte jeden od drugiego daleko, to nie fajnie wygląda w ogrodzie. Ja muszę sobie uszyć w inny sposób. Widzicie, to takie trójkąty kolorowe. O, nawet to sobie powiesić gdzieś tam przed domem, już jest fajnie. To tutaj odświeżcie coś, kochani. Ostatnia karta, kochani, to sobie coś wyśpiewajcie. Tu dla Was myślę, że jak się odłączycie od cywilizacji, to może sobie śpiewajcie lub jak będziecie odświeżać swoje gniazdko, to sobie, tu jest, wiecie co, coś takiego jakby, to jest właśnie trudne, bo to nie są takie śpiewy, takie co mamy w telewizji, w radiu czy tam gdzieś, tak? To jest inne, to są takie bardziej mantry, jakieś święte teksty albo imię jakiegoś ducha czy Boga powtarzane w kółko. Właśnie naprawdę tutaj, jeżeli chodzi jako duchowe praktyki czy jakiekolwiek, to są takie jakby powtarzanie czegoś, tak? No i właśnie ta karta coś takiego znaczy, bo to jest mówienie, śpiewanie słów, tak? I to dla mnie to zawsze się kojarzy, ta karta, coś takiego jako mantra. Śpiewasz bardzo, powtarzasz jakieś słowa, jakieś słowo, jakiś krótki tekst, tak? I tutaj możesz wykonywać wiele tonów, to znaczy, wiesz, wyżej, niżej. To jest bardzo takie ciekawe. Takie na przykład, jakie może być wyżej słowo. Z tybetańskich, na przykład z buddyjskich, bo to takie obejmuje bardziej śpiew gardłowy. Nie idzie tu z brzucha, tylko bardziej taki gardłowy, tak? To właśnie oznacza to bardziej mantrę z tych hinduskich takich. No i kochani, coś takiego jak budom, tego budom, wiecie. Tutaj dla Was jest bardzo ciekawa karta. Tu możecie się popisać, spisać, co to znaczy i w ogóle pomyśleć, co dla Was jak najbardziej, bo nie każdy akurat będzie chciał mantrę. Sobie znajdziecie coś innego. A teraz już ja nie będę mówiła z pamięci, tylko przeczytam z karty, bo macie tutaj od aniołków, kochani. No i przysłanie dla Was na miesiąc lipiec, moje kochane strzelce, bądź ze sobą szczery. Spójrz w głąb swojego serca, a dowiesz się, jaka naprawdę jest ta sytuacja. Możesz bezpiecznie przyjąć prawdę, bo wesprzemy Cię i poprowadzimy przez niezbędne zmiany. Możesz na nas liczyć, otoczymy Cię ciepłem, opieką, użyczając odwagi i siły. Skup całą swoją uwagę na swoich prawdziwych pragnieniach, a przybędą do Ciebie na skrzydłach aniołów. Kochani, bądźcie szczerzy po prostu. Czego pragniecie? Nie okłamujcie siebie. Jeżeli potrzebujecie się odłączyć od cywilizacji, to po prostu weźcie sobie wodę i woda chyba wystarczy. No idźcie sobie gdzieś się położyć. Kochani, druga karta to jest bardziej modlitwa od Archanioła Michaela. Bądź wyrozumiały dla samego siebie. A patrzcie, a widzicie z tym odłączeniem? I to jest taka modlitwa. Możecie sobie ją spisać, czasami ją tam sobie powtarzać. Archaniele Michale, proszę, poprowadź mnie tak, abym traktował siebie łagodnie. Abym pielęgnował miłość we wszystkim, co myślę, mówię i robię. Pomóż mu i uzmysłowić sobie to, że zasługuje na współczucie.
Uwalniam poczucie winy, więc mogę doświadczyć wewnętrznego spokoju. Kochani, jeszcze raz przeczytam, bo te polskie wyrazy coraz rzadziej czytam po polsku i coraz bardziej mi tłumaczy z trudem przychodzi. Jeszcze raz, poczekajcie. Archaniele Michaelu, proszę, poprowadź mnie tak, abym traktował siebie łagodnie, abym pielęgnował miłość we wszystkim, co myślę, mówię i robię. Pomóż mi uzmysłowić sobie to, że zasługuję na współczucie. Uwalniam poczucie winy, więc mogę doświadczać wewnętrznego spokoju. Chyba się udało. Dobrze, kochani, strzelcy, naprawdę Wam życzę udanego lipca, a niech to będzie dobry miesiąc. No i pozdrawiam Was, trzymajcie się, kochani, i zapraszam teraz następny znak. No hej, witam moje kochane koziorożce, witam Was bardzo serdecznie i to jest horoskop dla Was na lipiec 2021. Zobaczcie, pierwsza karta, siódemka kielichów. Oj, będziecie mieli dużo, kochani, w tym miesiącu wyborów. Tutaj myślę, że będziecie niezdecydowani, spójrzcie na tą osobę. Te kielichy wiszą w powietrzu, ona tak siedzi i patrzy na wszystkie. Zawsze jest łatwiej, gdy w końcu zdecydujemy się i chcemy wziąć jeden, bo patrząc na coś z innej perspektywy, z innego punktu, gdy nie wiemy, co tam jest w środku, czy coś jest w środku w danej sytuacji, no to skąd mamy wiedzieć, czy mamy to wybrać? To jest takie właśnie czasami marnowanie czasu, oddawanie się marzeniom, tak? Takie fantazje, snujemy plany, ale zanim tego nie weźmiemy, nie zaglądniemy do środka, to my nie mamy pojęcia, co tam jest. I to właśnie takie coś będzie u Was. Będzie trudność właśnie w podjęciu decyzji, bo nie będziecie tak jakby od razu brać, próbować zaglądać, tylko będziecie się wahać, się zastanawiać i nie będziecie umieli podjąć tej decyzji. Może Was będą rozpraszały inne wybory, po prostu wszystko będzie takie atrakcyjne, wszystko takie fajne. No i weź się zdecyduj na jedno, tak? To tak jakbyś chciał pojechać na wakacje w lipcu i wziął mapę i sobie spojrzał na wszystkie kraje, tak? Nie wgłębił się głębiej, gdzie, jakie są ceny w hotelu, jakim językiem, w jakim kraju kto gdzieś mówi, tak? Gdzie jest większa kultura, gdzie jest bezpiecznie, tylko byś sobie tak na mapie patrzył, o tu Francja, tutaj Holandia, no i co to daje, tak? Tu czasami trzeba na coś się zdecydować i popatrzeć głębiej, a u Was będzie właśnie takie... Właśnie takie momenty, że będzie Was rozpraszało ciągle. Jeżeli już będziecie myśleli o jednym, to będzie Was nowy pomysł rozpraszał. I tak w końcu będzie tego dużo, bardzo dużo. No i właśnie, nie będziecie mogli się zdecydować, bo takie u Was, kochani, niezdecydowanie będzie. Ale czego będziecie pewni, to ósemka kielichów. Bo tutaj już będziecie wiedzieli, że chcecie coś zostawić za sobą, czas od pewnych rzeczy odejść. No i tutaj, kochani, od czego możecie chcieć odejść? To zależy od Waszego życia prawdopodobnie, bo tak. To jest tak, czasami to są nami targają gwałtowne emocje i chcemy po prostu już zrobić coś. Może to być połączone z siódemką kielichów. Twoje niezdecydowanie, aż w końcu już myślisz, o nie, no dosyć tego takiego tylko gdybania, tak? W końcu biorę... Uciekam od tej sytuacji, może szybciej się pozbędę, tak? Bo ta karta to też jest ucieczka, odejście od czegoś. Gwałtowne są przeważnie w nas emocje, że właśnie jest to takie rozdarcie, widzisz, między różnymi wyborami i w końcu no, musimy zostawić to coś za sobą, no, bo czasami trzeba coś zostawić, żeby wziąć nowe, tak? No i właśnie coś takiego będzie. Może, kochani, tutaj będziecie chcieli odejść z pracy, też jest odejście z pracy, uciec z domu, to znaczy mam nadzieję, że tylko gdzieś wyjechać na chwilę, tak? No właśnie, to jest takie pozostawienie przeszłości za sobą, przestanięcie jakby rozgrzebywać tego. W końcu już chcemy udać się w tą samotną drogę, tak? I też, kochani, uciec od problemów, co mi się podoba. To jest fajne. Czwórka mieczy pokazuje dla Was, że będziecie w miesiącu lipcu bardzo głęboko myśleć tutaj nad różnymi sprawami. Zależy, co dla Was będzie akurat bardzo istotne, od czego Wy tutaj będziecie chcieli uciec w ósemce kielichów, to właśnie czwórka mieczy da Wam ten spokój. To jest czas właśnie na regenerację, właśnie wyciszenie, się odseparowanie od problemów. Może będziecie mieli tydzień, dwa wolnego. No i właśnie takie sobie wycofanie się, identycznie podobnie miały tamte znaki, tak? Właśnie wycofanie, zastanawianie się nad sobą samym, co się chce, czego człowiek potrzebuje, pobycie w samotności, w spokoju, tak? Taka przerwa od wszystkiego, co nas otaczało, tak? No, mam dosyć tego mętliku, muszę pobyć sam z sobą, tak? Nabrać siły, bo już czuję się wycieńczony,
tak? Tym wszystkim, co się dzieje, tym takim, takim jak w pralce, takim zawirowaniem, tak? No i czas właśnie nabrać dystansu do pewnych spraw, no nie? Pobyć właśnie w odizolowaniu. Ktoś może będzie chciał właśnie się zregenerować w jakiejś klinice czy gdzieś, nabrać siły, bo to też jest, kochani, nabranie siły właśnie w jakimś, jakieś badania czy coś tutaj przeprowadzić, tak? Też to czwórka mieczy oznacza. Także tutaj cokolwiek wcześniej przeżywaliście, teraz przeżywacie, to w lipcu postanowicie tak jakby zregenerować te siły fizyczne, psychiczne, tak? Żeby właśnie ta kondycja wasza była lepsza później. Czas na odpoczynek, kochani. Tutaj to cierpienie, cokolwiek cierpiliście, za dużo było wszystkiego, to przynosi dla was, koziorożce, ten czas, żeby teraz właśnie nabrać sił fizycznych, psychicznych i się odnowić. O, myślę, że karta się odnowić to jest chyba dobra karta dla was. Kochani, z kart wyroczni, ta co dmucha w latawce, to są tak jakby życzenia spełnione. Kochani, miejcie życzenia, marzenia. Może wtedy łatwiej wam będzie dokonać tego wyboru tam w tych kielichach, tak? Pomyślcie o tym, czego tak naprawdę pragniecie. Z całego serca. To tak jak zdmuchujesz świeczki na torcie, tak jak zdmuchujesz właśnie te latawce. Pomyśl. Możesz nabrać do balonu na przykład swoje te myśli, nabrać do balonu, co ja mówię. Pomyśleć to wszystko i wydmuchać to w balon i puścić to do góry, tak? W ogóle te swoje intencje puścić do góry. Także kochani, tutaj pomyślcie o swoich życzeniach, czego pragniecie, skupcie się na tym i puśćcie te słowa wszechświat, niech one się spełniają, te wasze życzenia. Tak samo zauważcie, następna karta jest, zauważ błogosławieństwa na swojej drodze w lipcu. Ten błogosławieństwo, ja myślę, kochani, że teraz w tych czasach troszeczkę spowszechniało, tak? Bo kiedyś, zobaczcie, ten sam Bóg jest, ten sam świat, ale wszystko jest inaczej, no nie? Kiedyś dzieci nie wyszły z domu, nie ohajtały się, nie ożeniły, zanim nie dostały błogosławieństwa na przykład od swoich rodziców, znak krzyża na czole. Nie wiem, jak to jest teraz, ale myślę, że wszystko się troszeczkę zmieniło, no nie? I tutaj tak, jeżeli ktoś nawet wypływa daleko, czy wyjeżdża, to jest takie błogosławieństwo właśnie życzenia, żeby jakby, tak w moim myśleniu, tak jak żeby Bóg był z tobą, błogosławieństwo, żeby się wszystko, ta podróż, to coś, dobrze się odbyło, tak? I zauważ, może ktoś tutaj gdzieś będzie wypływał, wyjeżdżał z twojego życia, może oczekuje na twoje błogosławieństwo, żebyś życzył mu dobrze, tak? A może dostrzega jakieś błogosławieństwa, może ludzie, jakaś babcia, nie wiem, sąsiadka ci bardzo dobrze życzy, nie wiem, w nowym mieszkaniu, na nowej drodze, cokolwiek przechodzisz, jakieś zmiany. Nawet jeżeli pojedziesz gdzieś, może w czyichś oczach dostrzegasz to błogosławieństwo, nie wiem, błogosławieństwo od wszechświata, cokolwiek, może tu jakieś malutkie są cuda, których nie dostrzegasz. Na przykład właśnie takie coś, że jest źle, i nagle się poprawia ta sytuacja, nie wiadomo skąd, to też może jest błogosławieństwo. Dostrzeż to, kochani. Moc błogosławieństwa właśnie, wypłyńcie na głębokie wody i pomyślcie sobie o tym, co to za błogosławieństwa są w waszym życiu, kochani. Bo to mimo wszystko to jest, zauważ to błogosławieństwo w tej karcie, może ty jego nie widzisz. Może ono jest jednak potrzebne w twoim życiu. Tutaj bardziej, koziorożce, powinniście pomyśleć o swoim życiu, kochani, i o głębi jego. Widzicie? A ostatnia karta. Uwielbiam takie karty właśnie, tak jak tutaj w tym. Bądź jak woda, płyń jak woda. Kochani, wiecie, co to znaczy? Że być jak woda, płynąć z wodą w ogóle. Właśnie być jak ta woda. Jaka woda jest? Właśnie woda jest taka, że ona się nie dostosowuje do czegoś. Na przykład spotyka jakiś obiekt na swojej drodze, głaz czy coś, ona go omija, przepływa, tak? Tak samo w życiu pomyśl. Jeżeli są jakieś sytuacje, nie dostosowuj się w lipcu do tej sytuacji, że chcę do niej się dostosować, być jak ta osoba, być jak ta sytuacja, być jak ten ktoś, tak? Bądź sobą. Płyń, a znajdziesz sposób, jakby obejść to, przez niego, pod nim, gdzieś tam, jakimś małym, nowym takim, taką szczelinką, gdzieś tam przypłynąć. Właśnie, nie stój, nie dostosowuj się. Jeżeli dana sytuacja nie jest dla ciebie, na przykład w lipcu, to po prostu spróbuj jakoś fajnie tak przypłynąć delikatnie, tak jak to woda robi. I właśnie wtedy nic w tobie nie pozostanie takie sztywne, tak? Bo wtedy zaczniesz, jak nie będziesz taka sztywna,
to nie, że chcesz koniecznie tak według schematu do czegoś się dostosować, to tak fajnie wszystko to opłyniesz i wtedy twój właśnie umysł się bardziej opróżni. Nie będzie w taki sposób szufladkowy myślał, tylko tak fajnie wszystko płyniesz. Bardziej będziesz sobą, tak? Bo zobaczcie, woda jest bezkształtna, znaczy ona ma kształt? Nie. Jeśli wodę wlewasz na przykład do kubka, to czy ona się stanie kubkiem, ta woda? Też nie, chyba że je zamarznie. To będzie miała kształt kubka, tak? Jeżeli wlewasz wodę do butelki, to też ona nie będzie butelką. Zobaczcie, że woda, nie da się wody w jakiś sposób zaszablonować, że ona ma tym być, tak? Ona się gdzieś tam wypłynie, przedrze. Nieważne do czego wlejesz tę wodę, ona będzie sobą, tak? Ona będzie właśnie sobą, zanim jej nie zamrozisz. Ale potem ona się odmrozi, znowu jest sobą. To jest takie piękne. Ona płynie zawsze i zawsze jest sobą. I ty tak samo spróbuj w miesiącu lipcu płynąć przez życie i być sobą. Nawet jeżeli będą sytuacje, gdy się zamrozisz, to pamiętaj, że potem będzie odwilż i znowu będziesz sobą. I zawsze staraj się być sobą. Przepłyń przez to życie wszędzie tak, tak jak czujesz. Nie dostosowuj się do niczego. To myślę, że to jest takie przesłanie. Boże, jakie piękne przesłanie. Aż tak sobie myślałam, jak mi fajnie tutaj naszło. No i kochani, teraz tu już ja przeczytam, bo z kart anielskich to ja nie będę mówiła taka sama z siebie, bo tu piszę. No i tak. Karta pierwsza dla Was, czas odejść. A zobaczcie, a była ósemka kielichów. Słońce codziennie wschodzi i zachodzi, podobnie jak różne chwile zaczynają się i kończą. Dostrzeż piękno w każdym zmierzchu i wiedz, że jutro słońce znów wzejdzie. Zakończenie jest tylko początkiem czegoś nowego, a my towarzyszymy Ci podczas wszystkich etapów i cykli. Wiecie, kochani, ja myślę, że u Was w lipcu to czas, tak poczułam, o czas odejść z jakiejś pracy, albo czas zmienić coś właśnie, coś na innego, zostawić może jakichś znajomych, którzy nie byli fajni, czas od czegoś odejść. A od Archanioła Michaela to jest dystansuj się do sytuacji. I taka modlitwa, możecie sobie ją spisać i mówić w lipcu. Archaniele Michale, proszę Cię o użycie Twojego płonącego miecza do odcięcia mojego przywiązania do strachu albo dramatu tak, żebym mógł być skoncentrowany na wiedzy o tym, że spokój jest wszędzie, wewnątrz mnie i w tej sytuacji. Właśnie, żeby się odciąć, poprosić jego, żeby się odciąć od strachu, od dramatu, od strachu przede wszystkim, bo on nas więzi. Zanim czujemy strach, to nie możemy żyć. Dlaczego nie żyjemy tak naprawdę? Bo się boimy. Właśnie, kochani, tutaj poproście Archanioła Michaela, on odetnie was od tego strachu. No i kochani moi, życzę Wam z całego serca, koziorożce, naprawdę udanego miesiąca, żeby ten lipiec był cudowny, żebyście czuli się spełnieni, szczęśliwi, naprawdę, szczęśliwi tak jak potrzebujecie, żebyście każdego dnia wstawali się uśmiechali. Tego z całego serca Wam życzę. Trzymajcie się i zapraszam teraz następny znak zodiaku. Witam teraz moje wodniki z horoskopem na lipiec 2021. Zobaczcie, jakie fajne karty dla Was wypadły. Nawet będziecie szyć. Zobaczcie, pierwsze karty, trzy na górze, to są karty tarota, potem to są anielskie i wyroczni. Kochani, zobaczcie, czwórka buław. Myślę, że tutaj w lipcu jest szansa, że się zakończy jakaś sprawa bardzo pozytywnie, że będziesz świętować właśnie ten sukces. Może dostaniesz dyplom, może dostaniesz medal, może dostaniesz świadectwo, tak? Tu bynajmniej będzie zakończone sukcesem, a dzięki temu będziesz właśnie teraz sobie coś nowe planował, bo to jest też ukończenie jakichś planów, a zawsze za tym idzie rozwój, tak? Kochani, tutaj mogą być jakieś imprezy, uroczystości, może pojedziesz na urlop, bo to też jest karta urlopu. Z drugiej strony to jest zbieranie, jak to się mówi, żniw, to znaczy cały rok ileś miesięcy sadziłeś, a teraz czas się cieszyć z tego, co sobie tutaj nasadziłeś, tak? Twoja jakby ciężka praca będzie wynagrodzona. O właśnie, tutaj jest bardzo dobry czas. Mogą te nagrody być niespodzianką dla Ciebie, bo to często jest właśnie taka nagła niespodzianka, która przyniesie Ci niesamowitą radość. Może dostaniesz jakiś bonus, może jakiś bilet gdzieś, także poczujesz niesamowitą radość. W ogóle taki radosny czas, wiecie? W lipcu u Was, wodniki, będzie dużo chwil, kiedy będziecie mieli właśnie takie powody do radowania się, cieszenia, tak? Że będziecie... może wiecie co, dużo będzie jakichś urodzin, zajść, imprez, a może naprawdę pojedziecie na wakacje, bo dość dużo tutaj czasu, bo to pierwsza karta wypadła właśnie na takie świętowanie.
Ciekawe. No i kochani, zobaczcie, druga karta to jest sąd ostateczny, to jest coś takiego jak zmartwychwstanie, tak? I wiecie co? Tutaj jest ciekawe, bo myślę, że przez to, że tutaj się zakończy u Was coś pozytywnie, to Wy dostaniecie szansę albo taką motywację, żeby teraz robić coś, obudzić się do czegoś. Ten sukces Was obudzi do czegoś, bo myślicie, że nadszedł czas, tak, żeby zrobić bilans swojego życia i tu podsumować pewne rzeczy, na przykład jak wyglądało Twoje życie, czy koniecznie jest żyć tak, czy trzeba coś zmienić, no bo wiadomo, to jest takie obudzenie się, tak? Często też chcemy dokonać jakichś ważnych zmian w naszym życiu, dlatego się budzimy. O, myślimy, to źle zrobiłam, teraz czas na poprawkę tego. No i kochani, tutaj mogą dziać się cuda, bo zauważcie, że zmartwychwstanie było cudem, tak? To znaczy, że jeżeli teraz negatywnie o czymś myślisz, to patrz, że w lipcu może nastać cud i nagle ta ty sytuacja, czy to z pracą, czy z finansami, czy z jakąś osobą, z miłością, w taki sposób cię zaskoczy, że będziesz sam zdziwiony. Też jeżeli coś ci dolega, to tutaj wrócisz do zdrowia, bo to jest też powrót do zdrowia. Kochani, tutaj będziecie czuli w ogóle w lipcu boską opiekę, że ktoś nad wami czuwa, tak? Ma to pieczę, a też może być tak czas przebaczeń, bo zmartwychwstanie to też jest czas przebaczeń. Właśnie ktoś komuś przebacza. Bóg przebaczył i dlatego ludzie zmartwychwstali na przykład. Zmartwychwstają zawsze. Zmartwychwstają, jak będzie koniec świata, czy tam kiedykolwiek. Właśnie. I tutaj, kochani, z tym zmartwychwstaniem, to tutaj może czas będzie jakichś przebaczeń, ale z drugiej strony was to popchnie wszystko do pracy. Właśnie ten sukces, te przebaczenie, dojdziecie do wniosku, że tutaj trzeba, zobaczcie, ósemka monet. Dojdziecie do wniosku, że tutaj trzeba teraz włożyć dużo pracy. To nie będzie taki czas, że te sukcesy pozwolą wam się położyć i leżeć albo spocząć na laurach. Nie. Teraz weźmiecie się dopiero. Może na koniec lipca, bo to trzecia karta, do pracy będziecie chcieli rozwijać się, będziecie chcieli zainwestować w swoją przyszłość. I tutaj będzie czekać Was czas bardzo wytężonej pracy. Może to być nad związkiem, może być dosłownie praca, bo to jest praca nad czymś, tak? Pilnowanie czegoś, może chęć zapisania się na jakiś kurs, szkolenie, tak? Dodatkowe jakieś kursy, tak? No i też będzie dużo Was, powiem, tutaj trzeba uważać, bo tu możemy wpaść pracoholizm, także dla nas praca, ta fizyczna lub praca, tak w cudzysłowie, nad związkiem, jakby zasłoni oczy na wszystkie inne sprawy, tylko będziemy widzieli to, że musimy tyle pracy w to włożyć. No to tu trzeba czasami zapalić sobie lampkę, gdy poczujemy, że przesadzamy, kochani. Była ta czwórka było, tutaj jest karta tańców. Ja tak sobie się zastanawiam, może wy naprawdę będziecie na jakichś imprezach, albo może jakieś wesele się szykuje, jakieś zajście, jakieś większe urodziny, jakieś celebrowanie sukcesu, no bo zobaczcie, dalej są te tańce. I to tak fajnie one się pokładały jedna po drugą. Coś u was musi być, jakaś nawet rodzinna jakieś impreza, ale coś będzie. Też, kochani, zobaczcie, zauważcie, że może ktoś jest w waszym otoczeniu, kto potrzebuje waszej miłości. Może zaoferuj komuś dobre serce, przyjaźń, miłość, coś. Może jest jakaś osoba samotna, która wyczekuje na przyjaciela, jest bardzo sama. I czeka właśnie na jakieś słowa otuchy, na ciepłe słowa. Zobacz, a może ktoś ci zaoferuje miłość właśnie w lipcu, wyciągnie do ciebie rękę, tak? I poczuje, że ta osoba jest dla ciebie życzliwa, dobra, lojalna wobec ciebie. No, piękna karta. Myślę, że tutaj będzie u was jakaś zmiana w lipcu. Serio, wodniki. Coś tu u was się zadzieje fajnego. I zróbcie sobie, kochani, czas dla siebie. Pomyślcie sobie, co byście chcieli zrobić dla samego siebie? Tak? Może czas zmienić fryzurę, może czas na tatuaż. Zróbcie coś dla siebie. Niech to będzie Twoim takim rytuałem, tak? Także nie jednorazowym, tylko może potrzebujesz właśnie czasu takiego, że zawsze na przykład wieczorem bierzesz kąpiel, stawiasz świecę, bierzesz szampana, nie wiem czy truskawki. Ale sobie lampkę szampana idziesz sobie się kąpać, tak? I zrób sobie jakiś taki rytuał, co będzie u ciebie on zagości w życiu na stałe. Na przykład raz na 2 tygodnie spotykasz się z koleżanką i robicie sobie nawzajem paznokcie. Cokolwiek. A zobacz, może coś dla ciebie się przyklei, jakiś rytuał. O, na przykład, że wychodzisz
zawsze, to też z pięknością się kojarzy, na siłownię, żeby zadbać o swoje muskuły, no cokolwiek. Jakiś, wiesz co, piękno, to nie musimy patrzeć, co jest w kartach. Zobaczymy, co piękno jest dla ciebie. Może dla ciebie piękno jest czymś innym niż dla mnie albo dla autora karty, tak? Piękno. Zrób z tego rytuał. Zacznij coś robić i niech to będzie rytuał, niech to wejdzie w twoje życie. To, co kochasz robić po prostu. Zróbmy tak. No może z tym rytuałem na tatuaż to przesadziłam, bo skóry zabraknie. Nie, no to nie był dobry pomysł. Raczej coś, co nie zostawia znaków na ciele. Niech to będzie rytuał. Na przykład zadbajmy o piękno wnętrza. Może niech to będzie co jakiś czas medytacja czy joga. To też jest rytuał, tak? Albo to, że zawsze za każdym razem nawilżamy sobie ciało, masujemy. Niech to będzie rytuał. Róbmy sobie to raz w piątek. Jakieś takie rzeczy różne. Pomyślcie, żeby to wprowadzić w życie i żeby to do tego wracać. Niech to Wam się utrwali. No i kochani, tutaj już nie będę mówiła sama z siebie, tak jak zawsze mówię. Anielskie muszę Wam przeczytać. I tak, z przesłań anielskich na miesiąc lipiec dla wodników to jest asertywność. Tę sytuację można uzdrowić łagodniej z miłością, tak jak prosiłeś. Jednak wymaga ona również twojej siły i prawdomówności w relacjach z innymi uczestnikami, kochani. Szczerze przedstaw swój punkt widzenia, a my wesprzemy cię i natchniemy twoje słowa siłą. Aha, w takim razie nie bój się, jeżeli masz coś do powiedzenia komuś, szczerze przedstaw swój punkt, jak to widzisz, a aniołki cię wesprą w tym, także nie będziesz czuł sam się. Jest taki sposób bardzo fajny, mój, znaczy to nie jest pewnie mój, ale nie wiem, tak mi się obiło w uszy, że czuję, że jakby był mój, że jeżeli nie potrafisz przeprowadzić rozmowy z kimś, kto czujesz, że ma nad tobą władzę, nie wiem, papież, ktokolwiek, czujesz, że szef trudnej rozmowy, wyobraź sobie, się skup, że z jednej strony jest osoba, którą podziwiasz. Może być superhero, naprawdę może być to z jakiejś bajki, na przykład dla chłopaka Spider-Man, dla dziewczyny na przykład, jakaś najsilniejsza postać, w którą wierzysz, jak na nią patrzysz, myślisz, o, to mój idol. Wyobraź sobie, że z tobą poszła na to, na to spotkanie i stoi. Pomyśl, jako wy nawet nie rozumiecie, jako nabieramy wtedy siłę, bo jesteśmy tacy pewni, ale musisz sobie to dosłownie zwizualizować, że ta osoba stoi przy tobie, jest ramię w ramię za tobą, jest po twojej stronie i słucha tego wszystkiego. I naprawdę Wam wszystko pójdzie inaczej, każda rozmowa. Także tutaj, kochani, polecam właśnie z jakimś, nie wiem, Spider-Manem. I tak, słuchajcie. I jeszcze modlitwa. Tutaj będziecie mogli zrobić sobie screenshot, przesłuchać, przypisać, jako chcecie, bo to możecie powtarzać tę modlitwę. To jest od Archanioła Michaela, tak? Twoje wewnętrzne wskazówki są rzeczywiste i godne zaufania. Masz jakieś wskazówki, masz jakąś intuicję, a Twoja modlitwa to jest taka. Proszę, pomagaj mi wyraźnie słyszeć, widzieć i czuć i znać Boże wskazówki, o które prosiłam lub prosiłem i modliłem się. Pozwól mi trzymać moje ego z boku, abym przepełnił się Twoją mądrością dla mojej własnej korzyści i dla tych, którzy są wokół mnie. Przepiękne, naprawdę przepiękne. Kochani wodniki, życzę Wam wszystkiego najlepszego, naprawdę życzę Wam cudownego miesiąca, a niech Wam się wiedzie, a niech Wam się spełnia. Buziaczki, nie zapomnijcie dać mi lajka, trzymajcie się i zapraszam ostatni znak. No hej, moje kochane rybki, to już ostatni znak zodiaku i skończyłam całe kalendarium. Słuchajcie, to jest horoskop na lipiec 2021 rok dla Was. I zobaczcie, jaka pierwsza karta dla Was wypadła. Na górze to są karty tarota, na dole to są z różnych talii wyrocznia, no i anielskie po prawej stronie. No i kochani, piątka miecz. O, Matyldo Japońska. Powiem, że tutaj w tym miesiącu, w lipcu, możecie chcieć nieczysto zakrywać, bo ta karta często pokazuje właśnie taką nieczysto grę, taką nawet bym powiedziała przebiegłość, że człowiek nie ma skrupułów, jeżeli coś robi, tak? Właśnie, to jest takie zwycięstwo, chęć zwycięstwa za wszelką cenę, ale uważajcie przy tym, żebyście nie stracili czegoś, bo tutaj wiecie, tutaj jest właśnie, ta karta ma takie znaczenie, że kończy się jakaś walka, czy się kończy coś, za wszelką cenę chcemy zostawić, wiesz, po sobie znak, postawić to kropkę nad i, na kropkę na końcu. Mogłoby to być jakieś rozmowy ważne, na przykład z partnerem, z szefem, tak? Zakończenie czegoś, ale potem uważajmy, bo potem możemy czuć taki niesmak, że
przeprowadzimy jakąś rozmowę, to wiecie co, w lipcu uważajcie na emocje. Bo tu może być tak, że przeprowadzacie jakąś rozmowę, a potem czujecie właśnie, jakby to się odbija dla nas, no tak? Się odbija to czkawko, właśnie ta rozmowa. I potem mamy do siebie żal o te słowa, które padły. Dlatego, kochane rybki, ja Wam życzę, raczej radzę, żebyście uważali na, no właśnie na to, z kim przeprowadzacie te rozmowy, jak ona będzie się toczyła. Bo żeby to nie były takie osoby, które dla Was są ważne, a Wy się pokłócicie z nimi, albo wyjdzie taka wymiana zdań, że powiesz, dobra, to ja odchodzę z pracy, a wcale to nie miałaś na myśli. Także tutaj, kochani, w lipcu uważajcie, naprawdę, żebyście, bo zawsze medal ma dwie strony, tak? No i właśnie, to nie jest tak, że zawsze jest nasza racja, czasami tu trzeba znaleźć coś pośrednio, bo nie zawsze jest racja po naszej stronie, też nie zawsze racja jest po stronie tej osoby. Tutaj właśnie, tu trzeba w sposób, by było uczciwy przeprowadzić to, przemyśleć, tak, i żeby to nie było takie zwycięstwo za wszelką cenę, bo tutaj możecie chcieć kogoś oszukać, ale też uważajcie, żeby kogoś nie upokorzyć. No tu jest właśnie takie ostrzeżenie przed taką pułapką, bo jest rozmowa, jest sytuacja i nagle potem jesteś w pułapce, bo potem niehonorowo Ci wrócić jest do tego. Dlatego tutaj, kochani, uważajcie, bo to jest taka silna energia. Bądźcie ostrożni, tak? Przyjrzyjcie się każdej sytuacji w lipcu, żeby coś nie zostało przeoczone, tak? I tylko uważajcie w lipcu, kochani, przy tej karcie bym powiedziała, uważajcie sprawdzonym osobom, takich, które znacie, jeżeli będziecie chcieli coś, kogoś na przykład, nie mówię do związku, ale jako osobę, która Wam będzie pomagać w interesach czy cokolwiek, to raczej nastawiajcie na kogoś, kto Was nigdy nie zawiódł tutaj w tym miesiącu, bo tu będzie łatwo o... No właśnie takie niefajne sytuacje. To już, kochani, uważajcie, bo to jest pierwsza karta, a to jest taka główna energia, nie? I tak. Potem jest as denarów, co pokazuje ciekawe, bo przy tej karcie oszustwa z denarów, to ja bym powiedziała, że u Was to raptem jakbyście chcieli coś zacząć, jakiś sukces, coś jakby u Was się zaczynało. Ja się zastanawiam, czy to nie jest to, że za wszelką cenę właśnie, bo chcecie osiągnąć te coś. Tutaj może być tak, że macie pomysł na przykład na biznes, na założenie domu, na cokolwiek, coś, co jest dobrobytem. Czujecie to po prostu w lipcu, że jest to przed Wami, tak? Te korzyści materialne. I żeby to nie było przypadkiem oszustwo z powodu tych właśnie, tych zmian, chęci zmian na lepsze swojego życia. Bo tu będzie, powiem Wam, że u Was w lipcu się pojawią niesamowite szanse. Dosłownie na horyzoncie. Zobaczcie, jak ten denar z tej portmonetki, to portmonetka się nazywa, tak wyskakuje, błyszczy tym swoim blaskiem i mówi, wydaj mnie, zainwestuj mnie, no nie, no właśnie. Tu jest taka, jak czujesz takie coś, to możesz chcieć kogoś oszukać. Też może jest chęć, będzie u Was w lipcu rozpoczęcie właśnie czegoś własnego, jakiejś działalności gospodarczej. Może jakiś początek właśnie, kochani. A dla osób, które mogą się spodziewać prezentu, to ja powiem, że ten prezent może być nawet kosztowny. Także może ktoś Ci nawet kupić samochód, na przykład. Serio. Przeważnie to są jakieś takie fajne dla mnie prezenty, ale takie dość kosztowne. Ktoś, kto nawet wydaje, z tym samochodem przesadziłam, ktoś, kto wydaje ostatnie nawet pieniążki na ten prezent. Także tutaj coś fajnego może Was czekać. Cenny to będzie prezent, tak? I tak, na pewno, który by przyniósł dla Was radość. Z drugiej strony możecie, jeżeli czekacie długi czas na jakieś pieniążki, bonusy, wypłaty, to w lipcu możecie dostać te podsumowanie swoje. Bardzo fajny czas, powiem tak w ogóle. Ten denar fajny czas wnosi na jakieś plany nowe, tak? Nowe cele w Waszym życiu, to jest cudownie. A trójka kielichów, to ja bym powiedziała tak. Jeśli chodzi o miłość, jeżeli czujesz, że na przykład Twoja osoba może być jeszcze z kimś, to ta karta mogłaby to Ci potwierdzić, wiesz? Ale już to miłość my zostawmy na boku, ok? Bo nie każdy chce słyszeć o miłości, szczególnie trójkątowej. No bo ta trójka kielichów to dla nas to by wnosiła najbardziej, tak? Ale z drugiej strony to jest też świętowanie, tak? Jeżeli macie asa denarów, to znaczy, że jeżeli będziecie mieli jakiś cel, tak? Coś swojego otworzyć, rozpocząć, pójść na swoje, to będziecie mieli co świętować.
No, to tutaj może widzicie, znaleźliśmy jakieś pozytywne cechy, bo to jest też radość, tak? Szczęście. Świętujemy, bo coś nam się, mamy jakieś plany, może te plany się zakończyły i teraz mówisz do koleżanek, do kolegów, chodź, idziemy na piwo, musimy to oblać. Właśnie. To jest takie coś miłego, wesołe wydarzenie. Może, wiecie co? Może dziecko się przyjdzie u was w rodzinie na świat albo wśród przyjaciół, bo to też są narodziny, tak? Ale wiecie co, tutaj myślę, że w lipcu będziecie widzieli, że macie bardzo dużo przyjaciół, znajomych, jakieś takie duże grono, nie poczujecie się sami. Poczujecie, że zawsze te osoby bliskie są gdzieś tam przy was. Zawsze ktoś tam zapyta, co słychać, ktoś was zaprosi. To jest fajne, powiem, że takie fajne, bo tutaj w lipcu widzę, że nie będziecie sami, będziecie mieli pomysł na założenie swojego biznesu, czy wyprowadzenie się, czy rozpoczęcie czegoś, jakiś plan, cel, tak? I tutaj ludzie będą też, którzy w was wierzą, którzy zawsze są przy was, tak? I w chwilach, gdy będziecie na przykład potrzebować rady czy wsparcia, no to te osoby będą, bo zobaczcie, jak fajnie oni koło tej portmonetki siedzą, tak? Fajny, myślę, że fajny czas spotkań, dużo spotkań może być towarzyskich w lipcu, ale to też wiecie co, kochani, raczej nie randki, tylko raczej w większym gronie, właśnie te spotkania są przeważnie w szerszym gronie. Myślę, że randek tu będzie twarzą w twarz mniej, a więcej właśnie wśród znajomych. To znaczy, jeżeli liczyłeś albo liczyłaś na randkę taką tylko dwoje, to za dużo ich nie będzie, raczej będziecie się spotykać w rodzinie, ze znajomymi i z tą osobą, tak? Będzie tego więcej, tych ludzi będzie więcej, kochani. Z kart wyroczni, kochani, tutaj powiem, że w lipcu powinniście zdecydować na coś. Może będziecie mieli parę opcji, parę dróg, parę osób, parę prac, parę czegoś, parę drzwi, kilka par. I tutaj tak, powinniście coś wybrać, coś zdecydować. Jest tych piórek, każde jest piękne, każdy ten mężczyzna pewnie będzie słodki, ale musicie wybrać jednego. Pewnie taka każda kobieta będzie fajna, ale weźcie, zdecydujcie się na jedno. Tutaj wygląda, że jednak się zdecyduj. Niekoniecznie to musi być człowiek. Może tutaj się wahasz między tą pracą, to, tamto, jeszcze jakoś inno. Ale tu trzeba by dokonać wyboru było, ile możesz ograć tych prac. Czy dwie dasz radę, czy nie będzie męczące? A może w ogóle powinnaś już zdecydować się na swoją karierę, na swoją drogę? Zadecyduj, którą drogą chcesz pójść, która droga jest dla ciebie. Czy chcesz być prawniczką, czy chcesz być lekarzem, co chcesz w życiu robić? No tutaj, kochani, dużo może być, zależy przed jakimi decyzjami ty stoisz, tak? No ale pamiętaj, zawsze jesteś świetna i świetny, bo ta karta druga to mówi o tym, że jesteś cudowny, jesteś świetny, jesteś niesamowity i także o tym zawsze pamiętaj, bo ty jesteś wyjątkiem. Bóg cię stworzył na swoje podobieństwo i jesteś odzwierciedleniem Boga w sumie. W sumie jesteś idealna i jesteś idealny i każdego dnia patrz w lustro i sobie to mów. To, że kochani, w lipcu właśnie będziecie mieli czasami może jakiś dylemat, to pamiętajcie, że jesteście niesamowici i cały lipiec sobie to mówcie. I zobaczcie, ostatnia karta, połącz się ze swoimi przodkami. Piękna ta karta jest. Drzewo, dąb jest w jej wnętrzu. I kochani, co to dla nas da? Tutaj wiecie co, może w jakiś sposób jakieś ćwiczenia czy jakieś rytuały, które w jakiś sposób, w sposób taki magiczny połączą cię rytuał albo ćwiczenie, albo jakiś czas refleksji, relaksu, który cię połączy z twoimi przodkami. Są takie sposoby, bo kochani, tutaj wiecie co? Budując właśnie te relacje z ludźmi, wiadomo, zmarłymi, którzy już odeszli, tak? Budując, tak? Czasami oczyszczając, to przeprowadzasz taki proces, aby uzdrowić siebie, swoją rodzinę. I wzmocnić też właśnie rozwój swój duchowy. I skoro u was to się pojawiło, to może pomyślcie o tym, żeby właśnie w jakiś sposób nawiązać kontakt z przodkami, tak? I tutaj jakby może rodowe coś tu oczyścić u was. No kochani, pewnie u każdego będzie coś innego. Dlaczego ta karta dla was się pojawiła? Myślę, wiecie co, że tutaj ci, co żyją i ci, co zmarli, umieją z sobą się komunikować. I też na siebie wzajemnie oddziałują. Może w jakiś sposób dla ciebie to jest potrzebne, żeby uzdrowić coś. Może uzdrowić właśnie relacje z ludźmi, którzy teraz otaczają ciebie. Może ci na przykład prababcia by coś wyjawiła
o co chodzi, dlaczego po linii żeńskiej na przykład takie sytuacje się dzieją, że na przykład kobiety wszystkie się rozwodzą, albo mężczyźni w jakiś sposób taki konkretny się zachowują, wszyscy po linii męskiej. Może tutaj spróbuj połączyć się na przykład z jakimś przodkiem, albo w ogóle z przodkami, a jest milion sposobów na to, też znajdźcie sobie własny. Jeżeli będziecie potrzebowali mnie, no to ja zawsze jestem. I kochani, tutaj powiem Wam jeszcze, a tu już przeczytam, bo ja nie będę mówiła sama od siebie, bo to są karty anielskie. I tak, pierwsza karta to jest przesłanie anielskie. I tak, rybko, nie ma się czym martwić w lipcu. Jesteś bezpieczny, a wszystko znajduje się pod doskonałą kontrolą boskiej opatrzności i wszechobecnego porządku. Dzięki myślom i uczuciom pełnym miłości sytuacja zostanie rozwiązana w najlepszy możliwy sposób bez wysiłku. Pięknie, pięknie. A od Archanioła Michaela, modlitwa, możecie sobie zapisać na lipiec. Już czas wyjść z niezdrowej sytuacji. Twoja modlitwa. Archaniele Michaelu, na których częściach mojego życia powinnam, tak, skupić się teraz najbardziej? Dziękuję Ci za to, że pomagasz mi słyszeć Twoje odpowiedzi i dajesz odwagę do rozpoczęcia uzdrawiających zmian w moim życiu. Poproście Jego, może On da Wam właśnie sygnał, znać przez piórko, przez coś na Waszej drodze lub w śnie, odpowiedź na to, na czym powinnaś się skupić. Może to jest jednak połączone z tymi waszymi przodkami. To jest bardzo ciekawe, kochane rybki. Ale pamiętajcie, że dokonajcie wyboru, zadecydujcie, bo u was ta decyzja jest potrzebna, żeby dokonać tej decyzji teraz. Kochani, i was bardzo przepraszam za język polski. Naprawdę coraz rzadziej mówię już od tylu lat po polsku i powiem, że trochę zapominam, muszę bardziej w ten język zgłębiać, bo coraz bardziej mi tutaj się miesza już z wszystkimi innymi. Także kochani, ja Wam życzę naprawdę, moje rybki, cudownego czasu, dbajcie o siebie i decydujcie dobrze i zawierzcie dla aniołów. Popatrzcie, że macie bardzo fajne karty, potężne. Miecie bardzo udany ten lipiec 2021. No i pamiętajcie, wracajcie do Eli. Popaski. Pa!